Witam serdecznie i zapraszam na 10. okrągły odcinek podcastu Latarnika. Tydzień, który tym razem bierzemy na tapetę, obfitował w większą ilość wydarzeń, a wszystko to częściowo z uwagi na uchylenie kolejnych obostrzeń. Od wczoraj oficjalnie możemy już funkcjonować na otwartej przestrzeni bez maseczek, a fani restauracyjnych spotkań mogli zagościć w ogródkach ulubionych lokali. Śmiało można przyjąć, że to jedne z najważniejszych zdarzeń. Ale od początku. Czym żyje Kalisz ostatnich 7 dni? Zaczynajmy! W tym tygodniu w przeglądzie prasy dwa krótkie tematy z pierwszych stron kaliskich gazet. Na początek podjęty przez redakcję Ziemi Kaliskiej temat szczepień, a dokładniej szczepionki AstraZeneca. Jak informuje gazeta, Kaliszanie nie chcą wspomnianej szczepionki. Od 10 maja działa w naszym mieście punkt szczepień zorganizowany we współpracy z Akademią Kaliską. W ubiegły piątek szczepienia jednak wstrzymano, a punkt był nieczynny. Wszystko to z uwagi na brak chętnych do skorzystania z jednego z bardziej kontrowersyjnych preparatów. Miasto dostało na pierwszy tydzień 1200 dawek szczepionki Moderna oraz 800 właśnie AstraZeneca. Do końca maja zostało zamówionych 3600 dawek od pierwszej z firm, a wszystkie są już zarezerwowane. Porównywalnie ma kształtować się ilość dostępnych w tym miesiącu dawek drugiej szczepionki, ale tu chętnych raczej nie będzie przybywać. Według przekazanych danych w punkcie może się szczepić około 600 osób dziennie. Drugi z tematów, o których warto wspomnieć, znalazł się na pierwszej stronie życia Kalisza. Redakcja w tytule pyta: koniec ery wiecznych prezesów spółdzielni mieszkaniowych? W artykule czytamy, że rząd planuje projekt nowelizacji ustawy właśnie o spółdzielniach mieszkaniowych. Główną ze zmian ma być kadencyjność prezesów i zarządów spółdzielni. Wyboru na stanowiska ma dokonywać walne zgromadzenie spółdzielców na okres 5 lat. Dotychczas rola mieszkańców była dość ograniczona, a w niektórych przypadkach nie mieli oni realnego wpływu na to, kto i przede wszystkim jak zarządza spółdzielnią. Mieszkańcy raz na kilka lat wybierali członków do rad nadzorczych. Życie Kalisza sygnalizuje, że faktyczną władzę aktualnie mają prezesi, którzy tak zarządzają, by w głosowaniach mieć większość. Za przykład posłużyły tu spotkania organizowane w znacznej odległości od miejsca zamieszkania spółdzielców. Dodatkowo redakcja informuje o wysokich kwotach pieniężnych oraz piastowaniu posad spokojnie nawet do emerytury. Czy nowy system będzie w stanie uzdrowić opisywaną sytuację? Z pewnością nie na każdej płaszczyźnie, ale może to pozwolić członkom osiągnąć szersze pole do działania. Tym bardziej, że według propozycji w grę mają wchodzić również ułatwienia pokroju rozwiązań teleinformatycznych, które trzeba będzie zapewnić na przykład przy głosowaniach. Z pewnością jednym z ważniejszych tematów ostatnich 7 dni była kwestia odpadów składowanych przy Wrocławskiej. Sprawa odpadów ze Szczypiorna ciągnie się od kilku lat, ale wydaje się, że teraz jest już na ostatniej prostej. Połączone siły dwóch firm z Kielc i Krakowa mają zająć się tym problemem i rozwiązać go w przeciągu około 18 miesięcy. Pierwotne szacowane koszty całej procedury to około 10 milionów złotych, ale ostatecznie wzrosły one niemal dwukrotnie, a mogły jeszcze bardziej. Na szczęście władzom miasta ze wsparciem posła Mosińskiego udało się pozyskać ponad 9 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspomniana kwota również podniosła się dwukrotnie, gdyż początkowo miało to być tylko 5 milionów złotych. Przedstawiciele firm na zorganizowanej konferencji tłumaczyli, że dotychczas odkryte substancje są niezwykle niebezpieczne, a wśród nich pojawiło się kilkanaście litrów ciekłej rtęci. Koniec przyszłego roku to ostateczny termin, do kiedy kwestia bomby ekologicznej ma przestać istnieć. W ubiegłym tygodniu swoją konferencję zorganizowała również Lewica. Wzięła w niej udział posłanka Karolina Pawliczak, a także Anna Szymczak i Natalia Dolak. Przedstawione przez nie inicjatywy będą z pewnością jednym z pierwszych wyzwań dla Rady Kobiet, czyli nowego organu powołanego przez prezydenta Kalisza. Jednym z postulatów jest zachęta kaliskiego samorządu do wsparcia metody in vitro. Jak powiedziała na spotkaniu Anna Szymczak, nadszedł czas, by miasto Kalisz, podobnie jak wiele samorządów w Polsce, wsparło borykające się problemy niepłodności rodziny, dofinansowało metody in vitro. Kierujemy do prezydenta oraz powołanej przez niego Kaliskiej Rady Kobiet wniosek i prośbę o wywołanie uchwały, której celem będzie dofinansowanie przez kaliski samorząd metody in vitro. Liczymy na przychylność prezydenta w tej sprawie. Drugim z pomysłów były tzw. różowe skrzyneczki, czyli ogólnodostępne pojemniki wypełnione artykułami higienicznymi dla kobiet. Aktualnie podobne rozwiązania działają w kilku kaliskich szkołach, ale jak tłumaczyły przedstawicielki Lewicy, akcję należy rozszerzyć. Według danych przekazanych przez Lewicę koszt pierwszego z pomysłów to około 250 tysięcy złotych rocznie, a w przypadku skrzyneczek od 70 do 100 zł za jedną. Na krótką wzmiankę zasługuje również sytuacja, która częściowo przyczyniła się do zwiększonej ilości obecnych i przyszłych wydarzeń. Od wczoraj na świeżym powietrzu możemy przemieszczać się bez maseczek, a niebawem krok po kroku wrócą także mecze z udziałem publiczności czy teatralne spektakle. Do tego wszystkiego trzeba dodać gastronomię, która również powoli wraca do normy i aktualnie można już było skorzystać z ogródków ulubionych lokali. Mimo że na finalne rozwiązanie sportowych zmagań poczekamy jeszcze dzisiaj do wieczora, to z całą pewnością nie mogliśmy przez ostatnie 7 dni narzekać na brak emocji w tym temacie.
Przede wszystkim oficjalnie rozstrzygnięto sportowe podsumowanie roku 2020. Zwyciężyła w nim Julia Majk, zawodniczka sekcji pływackiej Kaliskiego Klubu Sportowego. Zdobyła srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Olsztynie, złoty medal na 50 metrów stylem dowolnym i brązowy na 100 metrów delfinem podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie. Na dalszych miejscach znaleźli się Piotr Goździewicz, Maciej Pilitowski czy Marta Walczykiewicz. Trenerem roku został Mateusz Szczmiel, szkoleniowiec Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Ceremonia podsumowująca odbyła się w Akceleratorze Kultury. Nie mamy jeszcze w tym tygodniu rozwiązań z parkietu Szczypiornicu, gdzie Energa MKS Kalisz podejmie dzisiaj Górnika Zabrze, ale mamy wynik wyjazdowego spotkania KKS-u Kalisz. Niestety Duma Kalisza przegrała spotkanie we Wronkach z drugą drużyną Lecha Poznań 2-0. Bramki dla gospodarzy strzelili Erik Kryk oraz Karol Smajdor. Kaliszanom nie można było odmówić zapału do walki i aktywności, ale w sytuacjach bramkowych zabrakło skuteczności wykończenia. Aktualnie Kaliszanie znajdują się na 6. pozycji w tabeli i niezwykle ciekawie zapowiada się kolejny mecz z liderem ligi. Tym bardziej, że odbędzie się on przy Łódzkiej, z co prawda ograniczonym, ale jednak udziałem kibiców. W tę niedzielę szczególnie polecam dwa wywiady oraz jeden artykuł dotyczący marketu w naszym mieście. Zaczynając od końca, Mateusz Tułacz skupił się w swoim tekście nad losem niegdyś sławnych i chętnie odwiedzanych sklepów wielkopowierzchniowych. Czy obecnie obserwujemy ich zmierzch? Jeden ze wspomnianych wywiadów został natomiast przeprowadzony z księdzem Aleksandrem Janasem na temat jego działalności oraz Fundacji Światło i Sól. Drugi z nich to rozmowa z Mateuszem Grabowskim, m.in. członkiem Młodzieżowej Rady Miasta. Motywem przewodnim wywiadu w tym przypadku jest wciąż aktualny temat kaliskiego skateparku. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie również będą obfitować w wydarzenia i ciekawe teksty, bo jest z czego wybierać. Udanej niedzieli i do usłyszenia.